Pani Ania Michalczuk. Dzisiaj pani Ania podczas tego całego konkursu dotyczącego kulinarnych przysmaków naszych babć, które miały za zadanie dzisiaj przygotować te kulinarne przysmaki i są te przysmaki, miała pani podczas tego całego wydarzenia swoją prelekcję. Prelekcja dotyczyła czego? Prelekcja dotyczyła zdrowego stylu życia. Czyli... Zdrowy styl życia, to jest modne obecnie. Tak, na czasie. Bo niestety, ale coraz więcej osób otyłych się pojawia. I tu potrzebujemy wyjść z wiedzą do drugiej osoby, żeby uświadomić, skąd to się bierze. Dlaczego pojawiają się osoby otyłe? Czemu i co można tutaj w tym kierunku zrobić, żeby się to zmieniło, żeby jednak zmniejszyła się ta liczba? Na pewno musimy zacząć od siebie, prawda? Tak. Bo jeżeli zaczynamy od siebie, pokazujemy, co my zmieniamy, pokazujemy nasz styl, że jednak robimy coś dla siebie samych, wyjątkowego, co naprawdę te zmiany pokazują wtedy, że my żyjemy tym, tą wiedzą. I dlatego stąd dzisiejsza ta prelekcja. Pani Aniu, takie trzy podstawowe zasady, o których tutaj żeśmy w kuluarach rozmawiali. Była to woda, było to nieprzejadanie się i było to poszukiwanie produktów nieprzetworzonych. Tak, jak najmniej prawda. Przetworzonych. Tak, bo tak, nasz organizm, nasze ciało składa się nawet do 80% z wody. Czyli wszystkie procesy biochemiczne, czyli trawienie, funkcja mózgu, funkcja serca, oczy nasze, skóra nawet potrzebuje wody. I dlatego musimy wiedzieć, że ona jest niezbędna do picia. Różne herbatki ziołowe. I tutaj właśnie potrzebujemy jeszcze policzyć sobie najlepiej, ile tej wody byśmy potrzebowali, bo osoba z wagą 60 kg, a 120 potrzebuje innej ilości wody. I tutaj naukowcy przychodzą z fajnym rozwiązaniem, że 30 ml na kilogram. Wody na kilogram ciała. Na kilogram właśnie masy ciała. Czujesz, że już w tym momencie nasi widzowie biorą kalkulatory i przeliczają. Kolejna rzecz to było właśnie to nieprzejadanie się. Tak, bo potrzebujemy wiedzieć, że jak zjadamy coraz więcej tego jedzenia, zjemy posiłek, a za chwilę sięgamy po coś kolejnego, a do kolejnego posiłku jest jeszcze ze 2 godziny, a w ciągu tych 2 godzin można powiedzieć, że zjemy drugi, kolejny posiłek, więc zamiast 4-5 robi się 6-7. A nasz organizm potrzebuje strawić ten posiłek główny i później mieć czas na strawienie, na rozłożenie, na... Tych kalorii zebranych podczas posiłków, na przetworzenie je. Na to, co potrzebujemy i wchłonięcie, a później kolejny posiłek. Żywność nieprzetworzona, jak najmniej przetworzona. Tak, żywność przetworzona, czy takie fast foody, czy nawet te słodycze, to one naprawdę niewiele mają wspólnego nawet z jedzeniem. Z nazwą pożywienie. Właśnie, z nazwą pożywienie, bo one zawierają bardzo dużo kalorii takich pustych, przetworzonych już, a bardzo mało wartości, które nasz organizm potrzebuje, więc organizm rodzi sobie w ten sposób, że upycha w naszym organizmie te puste kalorie, a wartości odżywczych brakuje i stąd się też biorą choroby. Pani Aniu, prelekcja się udała. Tak jak zauważyłem, ludzie słuchali dość uważnie. W ciszy i w skupieniu mam nadzieję, że coś wynieśli dla siebie, że coś, jakąś cząstkę tego, co powiedziałam, zwrócił uwagę. Drobnymi krokami zmieniamy nasze społeczeństwo na bardziej zdrowe. Tak, potrzebujemy pojedynczych kroczków, zmieniania pojedynczych nawyków, żebyśmy naprawdę byli mistrzami. Świetna rozmowa. Dzięki Pani Aniu. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w Świetlicy Wiejskiej w Korczówce. Tak. Co tu miało miejsce w tym momencie? Co się dzieje? Jest tu pokaz, wydarzenie kulinarne z kuchni naszej babci. Prosto, zdrowo i kolorowo. Jakiś projekt?
Tak, to jest dofinansowanie z gminy Łomazy. Dostaliśmy 1300 zł dofinansowania, no i 600 zł dołożyliśmy z naszego koła gospodyń wiejskich. Konkurs skierowany był do babci, które miały za zadanie coś upichcić, tak? Tak, właśnie, i upichciły te ciasta takie pyszne, bardzo ładne, no dawniejsze takie. Ile osób wzięło w tym udział? 10 osób. Na ciast czy produktów regionalnych, czy jakby to nazwać? Bo te ponczusie, rozumiem, to też. Też ponczusie, bułeczki z jagodami, takie placuszki z dziurką. Takie wszystkie rzeczy dawniejsze, co kiedyś nasze babcie piekły. Przygrywa nam zespół? Poranna Rosa. Nasz pan, który gra, pan Tadeusz Jarocki. W naszym zespole tak śpiewamy już od 2000. Świetnie, wam to wychodzi. No, dziękuję bardzo. Kogo gościmy? Gościmy dzisiaj pana wójta gminy Łomazy, Jerzego Czyżewskiego, radnego naszego Leszka Firysiuka, no i mieszkańców wsi Korczówki i okolicznych wsi.